Dzień dobry, szalom, witam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza wszystkich syndykalistów, komunistów, anarchistów, totalistów i innych dziwnych żbiczków biegających po tym świecie zwanym Red Floodowym. Ja oczywiście jestem Zajączek, Herzog Iron 4, łapek górę, serdeczny komentarz. Masakrujemy Francję, dalej masakrujemy Francję. Tutaj troszeczkę linię frontu poprawiłem sobie, żeby te dywizje się porozrzucały, bo na przykład tutaj generał uważa, że 9 dywizji w tych górach, na tym forcie, gdzieś są siódemki forty w ogóle genewskie, postsowieckie. To jest bardzo dobry pomysł, a teraz chciałem, żeby moje dywizje pancerne lajcikowate dalej, boże jak ja widzę te lajty, to mi się słabo robi. Ale niestety takie czasy dostały, że musimy na lajtach puszować. Naprzód, panowie. Dziżożożony. A jak ja to nagrywam, to chyba dopiero wleciał pierwszy odcineczek. Także nie ukrywajmy, ale no to troszeczkę szerzej tak jakby do przodu popchnąłem. Bo wiem, że tam się zbliża update'ik i właśnie dlatego, właśnie update'ik tej modyfikacji, właśnie dlatego chcę sobie spokojnie nagrać sześciutko. Bo wszystkie poprzednie odcinki chyba za jednym razem leciały. Miałem jedno dłuższe posiedzenie. Bo chcę sobie właśnie popatrzeć, co tu się dzieje. I potem jak wleci update'ik, to zagramy czymś innym i postaramy się bardziej wykorzystać lore, co tutaj dalej, zagramy czymś porobanym, jakaś Polsza. Ten update'ik ma chyba być o Rosji, z tego co się orientuję, ma być, może jakąś Rosją zagramy, nie wiem, ale bym czymś spaczonym zagrał. Bo pruskie komunizmy to aż tak spaczone nie jest, wie kuszą kurde, ci polscy Słowianie imperialiści, Francuzi oczywiście. Oj, dywizję pancerną mi odcięli. Oj, co my teraz zrobimy? No gówno zrobimy, bo właśnie zajęliśmy Bordeaux. Leć tutaj jeździ sobie tym szalonym czołgiem. Znaczy, lajty o tyle są fajne, że one szybko sobie brum brum robią, brrt i lecą przez cały kraj i taka Francja nie wie, co się dzieje. Ale no takiej dobrej dywizji medów to nic nie zastąpi. No nic nie zastąpi. Czemu tu masz 9 dywizji? No czego ty tu stoisz, ty? Poprzedł do wojny. Poprzedł do wojny, kiedy ja Wargola na niego robię. A dobrze, w takim razie my sami. Właśnie, weźcie, lećcie sami. Wy też weszliście do wojny, wy też weszliście. O kurde, czemu ja nie dostałem informacji, że oni weszli do wojny? Towarzysze, przyjaciele! Ja tu specjalnie was robię Wargola, bo nie chcieliście wejść do wojny i myślałem, że sam będę musiał się pofatygować. No kurde, czuję się oszukany. Czuję się oszukany. Kurde, prawie mnie tutaj odcięli. Na szczęście czujny zając, baczny zając ogarnął, że co się święci. Chodź tutaj. No czemu ty tu linię frontu cały czas rysujesz? Co jest to nie tak, żbiczku? Patrzcie do tego rozkazu. Daj ze... Co tutaj stoi? Daj ze te trzy dywizje. Zrób sobie linię frontu. Aha, i oni tutaj przybyli. A czemu wy mnie trolujecie, panowie? Zrób tak do... A, tu są dziury. Po co oni robią te dziury w Szwajcarii? Po co wy te dziury w Szwajcarii robicie? Wy zostaliście majorem? Ktoś z was został majorem? Nie, tylko potężna Ukraina jest majorem i Francuzi. Czy te kijowy mogą upaść? Panowie... O, kijów właśnie pada. Subcio. Dobra, weź to puszuj. Te Mazarzyżyże też moglibyście podbić. Panowie, nie tędy, prosto na Mazarzyżyże Morzajski, okej? Nawet jak oni to odbiją, to odciąg... Kurde, panowie, co wy robicie? Opamiętać się! No porąbało was! Co jest? Panowie, no to już nie jest śmieszne. To już nie jest śmieszne. To ani trochę nie jest śmieszne, bo to jest już groźne. Tutaj sobie śmieszkuję, bo łapię puste prowincje i odciąga mnie frontu. Nie zjadbili tego Bordeaux. A nie mogę, jak oni przez to skapitulują, bo uleje im się na Marsylię, to troszeczkę będzie śmiesznie. Puszujcie to, panowie, puszujcie. Bez... Aha, tu na tesy zdobądź i tu uznali, że jednak nie warto kontrolować tych czterech dywizji. Brawo. Paradoks jak zwykle staje, kurde, tu luzo odbili. Dużo wam brakuje do kapitulacji? Pewnie sporo, nie? No właśnie, tych 20% brakuje, jak nie więcej. Ty, bo mi mogą poniszczyć te dywizje, proszę je wyciągnąć. My coś szkolimy? Szkolimy coś, bo mi potrzeba by was... Jest, to jest 56 dywizji, wrzuć do tej armii. Coś za dużo, poczekaj, daj połowę. Wrzuć tutaj, bo potrzebuję... Też coś za dużo, powiadasz. Daj połowę. Wrzuć. Ale czego ty nie rozumiesz, żeby porozrzucać? Tu wrzuć... Gdzie ty jesteś? Tu wrzuć... Tak, wrzuć tutaj. Daj te trzy dywizje, jest. Wrzuć tutaj. Daj te... 5 dywizji. Okej, wrzuć tutaj. Daj jedną dywizję, wrzuć tutaj. I tu zostało dużo dywizji, 36 tak zwanych, z którymi nie wiem co zrobić, więc podzielić na pół. Chodźcie, pójdziecie tu. Mamy jeszcze jakiś tych marszałków? Mamy Huca pana, mamy pana Huca. Daj tego pana Huca. Zrobimy coś takiego, że go machniemy na ten front. Myślę, że tak. Mamy jeszcze jakiś generał w ogóle. Mamy tą panią, która miała dowodzić armiami pancernymi, to ona poczeka na armię pancerne.
A, i miałem te dwa wystawić dla tej pani. No właśnie, dobra, już pamiętam, co miałem zrobić. Cyk, 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 tu mi wrzucasz. Co prawda te czołgi jest to zbytnio wyszkolone, ale przydadzą się, żeby spuszczać tutaj tych padów. I niech ona sobie, powiedzmy, tu zrobi linię frontu. Niech tutaj sobie na spokojności leci. O, cyk. Halo, cyk, lecisz? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj, jest, jest. A wam trzeba by, kto, co to są za armie? To są te armie, ta. Weź to puszuj. Czemu to są spadochroniarze? Co tu robią spadochroniarze? Dobry Boże. A wy tutaj puszujecie. Dobra. Szpiega możemy zwerbować. O kurde, jaki ten. Co prawda jeba skina, ale jaki ogarnięty. Wrzuć go. Wrzuć go tu. Trzeba zobaczyć, co te imperialisty z zachodu robią, bo jeszcze tam jakieś D-Day'e machną i będą Francję ratować. Jeszcze nie wiem, czy będą ratować. Chciałbym swoje dywizje wyciągnąć, tak? Tak, chciałbym swoje dywizje wyciągnąć. Chodźcie tu. Zrób linię frontu. I puszuj. Cyk. Dacie radę? Dacie radę. Go. Dobra. Można by w sumie generał, bo mamy dużo tego. O, 60. Erich Lang. Ty, czekaj, nie dostaliśmy randoma, to jest, on jest tutaj gotowy. Ty, czekaj, ja dostaję nowych generałów, jakich rekrutuję? Oni są przygotowani? Oto graf. Ty, oni są przygotowani, chyba że to są randomowe. Taki trochę polski mundur. Są te, przygotowane, jakby to powiedzieć, pod rekrutację? Nie, no nie wiesz, że coś takiego zrobili, weź to puszuj. Wyciągnijcie na dywizję, halo, proszę ich wyciągnąć. Co to, kurde, kilka dni nie patrzyłem, co tu się dzieje. Dobra, wyciągnięci, Jezus, ci Francuzi zaczęli się opierać. Normalnie zaczęli się, o, kociołek można zrobić. Zaczęli się bronić, mnie to zaczyna przerażać. Ja myślałem, że tu już tylko wrzucę sobie do tego save'a i tu na szybkości to spisujemy. A oni się bronią, bandyty. Weź przebijaj się ten. Jak ja ręcznie wami nie pokieruję, to wy nie wiecie, że możecie. O, tutaj tresty można zdobyć za friko. Weź to zdobądź, przebijaj to. Tu jedną dywizję rzuć tędy, dobrze, radzisz sobie żbiczku. A wy tymi czołgami w sumie na Odessę jeźdźcie. O, Wargola zrobiłeś, super, że Wargola zrobiłeś, kiedy prowadzimy wojnę. I zostaj w tej Nicei. A na razie tym czołgiem, bo dalej nie polecisz. Teraz tak, ty masz... coś tu jest nie tak. Więc my ci to poprawimy. Zrób sobie tutaj linię frontu. Tu kociołek jakiś się striggerował. Proszę to zlikwidować. Pancerniaczki rzucaj tędy. Przebijaj się. Przebijajcie się, dobrze, bardzo dobrze, idealnie. Cel narodowy, co my tu możemy zrobić? Co my ostatnio chcieliśmy robić? My przynajmniej ważniejsze rzeczy mamy zrobione. Rekpopulaj, więcej mi... A, miałem te debuffy pozdejmować, tylko żeby pozdejmować debuffy do tego, to musimy to zrobić, a to trochę boli, organizacja przede wszystkim boli. I tu dopiero to, ale no nie wiem, no tu muszę, a właśnie, te hamburgery, hamburgerkowskie artykle mamy zdjąć, okej? Okej, okay? Oni to jakaś masowa mobilizacja poszła, tu jakiś ten, wojna ojczyźniana się odpalała, czy coś, ten deseń. To też dziwne, że oni tak zaczęli się bronić. To jest robione, w sumie to możesz zrobić, bo zawsze o tym się zapomina, bo nie ma nigdy czasu. Okej, okej. Przebijajcie się, panowie, dajcie radę. I w sumie wy troszeczkę na autopuszu możecie polecieć. Troszeczkę, bo ja wszystkiego klikać nie będę. Mamy trzy fronty de facto. Z Jugosławią 4, chociaż to Jugosławia upada. Bardzo dobrze, ci Węgrzy są przydatni, bardzo są przydatni. Czemu wy się opieracie? Poddajcie się, towarzysze. Pruszczow będzie dumny, będzie mógł sadzić sobie kukurydzę. No nie. Dobra, Ukraina skapitulowała. Nice. O to chodziło. Daj tą panią. Widzicie, tylko przyszła z armią pancerną. O, od razu pancer eksperta. I od razu Ukraińców spisowała. Bardzo mądrze. Chodź tutaj, cyk, i od razu tędy lecisz. Wyłącz mi te poradniki. Czegoś mi potrzeba. Support equipmentu. I to bardzo support. Okej, okay. I arty potrzeba. I tego potrzeba, bo piechotę wystawiliśmy na siłę, nie? Na siłę piechotę wystawiliśmy, dlatego jest taki problem. Mniej gumy. Oj, może nie aż tak mało gumy. Oj, Malezja, cyk. Bronisz się tutaj, patrzcie ile oni dywizji ściągnęli, żeby tego jednego żbiczka atakować, którego nie są w stanie przebić. Boże, moje czołgi są tak gówniane na tych lajtach, a francuska armia nie potrafi tego przebić. To trzeba umieć, to trzeba umieć, żeby nie przebijać takich dywizji. To trzeba się naprawdę postarać. A my ich te lajty przebijamy, one są chyba puste. A nie, czekaj, to mnie masakruje. Ale nie ma tego debuffa za przybicie pancerza. Okej, okay. Nie wnikam. Okej, okay. Chodź tędy, przejdź przez te. Właśnie, jak mieliśmy walczyć z tym. Gdzie ty płyniesz? Ziomek, gdzie ty płyniesz? Co wy robicie? Panowie, co się dzieje? Skąd to zwątpienie? Zdobądź Triesty. Przebijcie się, bo jak się ustają na tych rzekach, a potem na tych górach, to będzie kolejnego szpiega. Ile już tych szpiegów mam? Czterech. Okej, okay, chodź, nie wiem gdzie cię wyślemy. Może do tego pana, żeby patrzeć co się dzieje. Zobaczymy co robi potężny Derwish State.
Construction effort. Kurde, szkoda, że nie można tak na komunizm przeciągnąć. Ja uważam, że to byłby dobry watażka syndykalistyczny. Ja tak sądzę. Że chłop by wiedział jak walczyć. Dobra, przebijajcie się panowie. Festung? Festung, bronisz się. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pozajmuj to. Przejdź tu, skontruj go. Idolo, perfecto, bella ciało. To jakiś kociołek zrobiony. Nice, nice. Węgrzy spuszowali to? Spuszowali to. Domknij te prowincje. Jakby co, mam chyba playera odpalonego cały czas. Chyba go nie wyłączałem, więc powinniśmy w razie czego pięknie spisować. Bo tu już tylko została... O, Białoruś skapitulowała. State of tomorrow. O nie, zaraziła się czymś na tej Ukrainie, Białorusia, tych dziwnych tych. Spokojnie, moja droga, dasz radę. Są te armie. Wiecie co? Chodźcie do tego rozkazu. Okej. O, taczanka w tle leci. Ja nic nie tykałem, sama się odpaliła. Sama się odpaliła, dobra. Mamy hamburgerki ogarnięte, wrzuć więcej dywizji tutaj. Leć dalej. Ale czemu ty mi postakowałeś tych generałów? A, bo im pospadało z te hamburgerki do 20, do 30? Nie no, wszyscy mieli 30. Czemu im pospadało? To im zwiększało liczbę dywizji. Ojoj. Ojoj, i teraz nie mają. W ogóle to jest kolejny pancer ekspert. Teraz mają za dużo dywizji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powyciągamy trochę. Wrzuć tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wrzuć tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, tu już tak raczej nie będziesz skakał. I tu daj sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, cyk. Dobra, nice. Poklikane. Panowie, bo tu nasze... Aha, bo wy tutaj przypłynęliście. Dobra, to jak tutaj przypłynęliście, to przeatakujcie w takim wypadku. W sumie bardzo mądrze. Dobra, Bordo trzeba jeszcze zdobyć. Cyk, 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 cyk. Nice. Lećcie, panowie. Na Rzym idziemy. Halo, proszę papieża wyswobodzić. Proszę papieżaka wyswobodzić. Naprzód. Silne te Niemcy są tej modyfikacji. Znaczy, nie wiem, czy my po prostu nie za szybko zaczęliśmy iść w ekspansję, ale nawet jakbyśmy jeszcze w ekspansję. Ta Polska jest strasznie słaba. Myślałem, że ta Polska będzie silniejsza. Bo jaką piękną granicę mamy z Ruskimi. O rzeka oparta. Karajś paktowa. W sensie taka. Taka pierwsza Rzeczpospolita. O, ci perki złamane. Taka pierwsza Rzeczpospolita, powiedzmy. Ale taka pod komunistycznym zarządem powierniczym Rzeszy Niemieckiej. No, no, to nawet fajnie brzmi. Podoba mi się. Bardzo mi się. Co mi da dywizję dajesz? Co to jest? Węgierskie hangary Divisionen. Okej. Okay. Panowie? Marsylianka. To jest to. Dobrze. Proszę wyciągnąć naszych chłopców na wybrzeżu o zamkniętych. Proszę. A wy od razu lećcie na Sycylię. Bo się chłopy zabunkrują na Cieśninie i nigdy tam już nie dojdziemy. Tak będzie. Zaufajcie mi, tak będzie. A ty leć tędy naokoło. Zdobądź to. Okej. Okay. Nice. I bronią tego Bordo. Wrzuć jeszcze jedną dywizję. Weź go skontruj. Przejdź tędy dookoła, przeatakuj go. Nice. Pytanie, czy jak spisujemy Francuzów, nie no, jeszcze tą Rosję można by podzielić. Czy Rosja ma jakąkolwiek wartość, czy jest sens się nimi martwić? No 100 dywizji, ale to jest to gówniane, ta? No nie wiem, zobaczymy, spróbujemy. Mamy interes, żeby wyzwalać wschód? Nie wiem. Nie wiem, czy po tym nie będziemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Oni powinni nas już dawno zaatakować, według mnie. Powinna być opcja, że jak Niemcy zbyt bardzo się tymi komunistami biegają, powinna być opcja, że Ruscy ratują tych akceleranistów francuskich. Bo my sobie po prostu z Afryką wszystko bierzemy. UK w sumie nic nie robi. Zero. By właśnie bawiły się w niemieckich komunistycznych Napoleonów. O nie, co jest? Ziomek! Co ty tu zrobiłeś? Gdzie te dywizje, które płynęły do portu, żeby ci pokryć linię frontu? Tu! Dobrze. Dobrze, nice. Najszybciej, czekaj, potrzebujesz wszystkich z tych, tak? Tak, no to zrób czystkę. Czystkę, grozę z Zauelburg, okej? Okay? Najbardziej organizacja boli, że tam pospada. Najbardziej organizacja. Lepsi spadochroniarze? O, Fiume spisowało. Tyk, jest, Fiume spisowało, subcio. Nice. Wydobycie. Mam playera? Tak, mam playera. Dobrze, co my chcemy zrobić? My tworzymy wielką rzeszę komunistyczną. Co jest z nami frakcji? Deutsche Indie. Tu będziemy graniczyć z tym panem potem. Jak my to chcemy spisować ładnie? Zacznijmy od czego? A tu jeszcze Kuba jest. To są kolonie jeszcze.
My chcemy zarobić. Dobra, przede wszystkim bierzmy dla siebie. Tu tworzymy piękne przestrzenie życiowe. Nasz komunistyczna klasa robotnicza potrzebuje przestrzeni życiowej. O właśnie, coś takiego. Nie robimy papetów, nie robimy papetów. Mamy, albo zrobimy wielki Luksemburg. Można zrobić. Kiedyś Luksemburg był wielki, ale potem mu zrobili rozbiory. Kurde, jak, a może to będzie Bebici? Kingdom of Italy, papet. Czy to jest Bebici na tej modyfikacji? Możemy Austrenreich zrobić satelickie. Satelickie komunistyczne Austrenreich. Brzmi jak plan. Jugosławia, Karaibirien. Dobra, zróbmy tak. Węgry. Na pewno Węgry dostają tutaj. Cyk, cyk, cyk. To wszystko, bo to mnie interesuje. Może to nie będzie najpiękniejsza węgierska granica? O, coś takiego. Mają dostęp do portu? Mają dostęp do portu. Cyk. Grozę Węgryn. To już na własną rękę muszą podbić. Tu jest kolonia. Dobrze, Kuba była z nami w sojuszu, nie? Droga Kubo, co ty byś chciała dostać? Ty dostaniesz te wysepki. Ja sobie zajmę to, bo chcę mieć kolonię. Dobrze. I teraz co my chcemy zrobić tutaj? Jak daleko sięgacie? Wy sięgacie potąd. Jest, jest. Co można z tej Francji wypróć? Bretanie, Walonie, Hiszpanię. Satelicka Hiszpania? A, bo oni mają Barcelonę. O, dobra, bierzmy to dla siebie. Nie, żebym był imperialistą czy coś, ale tu jest na pewno... O, będziemy z tym pruskim Kongo graniczyć. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale będziemy graniczyć z pruskim Kongo. Cyk, cyk, cyk. Daj wszystko. Daj wszystko. Daj wszystko. Spełniamy mokry sen Kaisera Wilhelma. O kolonialnych Niemczech. Dobrze. Nice. I teraz tak. Gdzie jest Luksemburg? To jest nasz papecik. Bo jakbyśmy zabrali wszystko dla siebie, to on byłby taką niebieską kropką, a my zrobimy z niego większą niebieską kropkę. To możesz, czekaj, jakby to zrobić, to ci damy, to ci damy. Cyk, 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 szampanie, nie wiem, czy nie za dużo mu dajemy. Ale to będzie rakowo wyglądać. Cyk, 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 cyk. Myślę, że coś takiego. Myślę, że Luksemburg zasłużył. Dzielnie walczył, wystawił 0 dywizji. Ciekawe, czy będzie w stanie pokryć to garnizonami. A co z resztą Francji wtedy zrobimy? Polipka. Nie, czekaj, czekaj. No dobrze, myślę, że wyszło całkiem spoko, jeżeli chodzi o wojnę w Europie. Mi się podoba, mi się bardzo podoba, w końcu ogarnąłem, jak to spisać. Chciałem zrobić wielki Luksemburg, ale w sumie, że taki mi... A on w ogóle ma dwa state'y! Porąbany ten Luksemburg! Nie wiem, by go zaanektować. Zrobiłem z zachodniej Francji naszego papeta. Zrobiłem z zachodniego, w sumie z Niemiec zrobiłem takie HRE po Rzym. Proszę, proszę powiedzcie, że to jest Bebici. Proszę, że komunistyczne Włochy to Bebici. Kurwa. Nicolo Bombacci. Z Bombacciego, boże, by tu Bebiciego jeszcze ulepić. Widzę, że mają drzewko, ale oni już wcześniej mieli drzewko. Węgry są rakowe, ale to jest na własną rękę, żeby to podbić. Kolonie francuskie zostały wyzwolone przez German Socialist Republic, więc wszyscy... Tu w ogóle tutaj jeszcze dostałem papeta, nie wiem skąd on to się wziął. Myślę, że jest spoko. A, jeszcze z Hiszpanii zrobiliśmy papeta z tej Barcelony. Chłop mocno wkurzony. W razie czego byłoby łatwo podbijać... Tak, byłoby łatwo podbijać, bo oni by mieli korę i można by sobie otworzyć. Ale myślę, że na pierwszy raz, jeżeli chodzi o Red Floda, styknie. Poczekamy ten update'ik. Zobaczymy, co doda ten update'ik i następną serię zrobimy jakąś, nie wiem, bardziej lorową. Zobaczymy, co to zmieniają. Mi się podobało, czerwone GPL ze spoko. Trochę silne te Niemcy, a przynajmniej może ja tak zajebiście zagrałem. Bo dość łatwo w sobie po wszystkim skakaliśmy. Nie wiem, ta Polska mnie kusi. Jeżeli ta Polska jest tak słaba, to byłoby wyzwanie. Tylko pytanie, czy Niemcy by poszły w expense. Bo jak Niemcy pójdą w pokojowe te socjaldemokracje, to w sumie nudą wieje. Nudą wieje. I ta Francja taka, myślałem, że też będzie szaleć, jak i są w te... Jak idą w... Cokolwiek, bo i mają, czekaj, Francja może iść w raz, dwa, trzy ścieżki, potem ta trzy się rozdziela na tych francuskich starych bogów, jakiś Gali czy inne dziwne rzeczy. Coś droidy wprowadzają. Albo w życie na drzewach z łukiem. Albo tutaj lecą. A to potem tu się... A nie, to jest do polityki. Dobra. Mniejsza. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Pan Czerwony Goebbels jest zadowolony. Stworzył piękną Rzeszę Niemiecką, trzecią międzynarodówkę. Szkoda tylko, że te inne sojusze są bierne. W takim momencie przydałaby się opcja, żeby oni jednak interweniowali, czy coś robili. No bo zakładam, że kto tu ma być głównym watażką, który rozpętuje wojnę? Niemcy? Jako komunistyczny, izolowany kraj, który znajduje się w centrum Europy? Francja?
która chce szerzyć też swoje akceloranizmy, sprowadzać ludzi na poziom małp na drzewie. Rosja, która chce mieć imperialistyczne ambicje. UK, która chce przetrwać w swoich koloniach. No nie wiem, bo oni w sumie niewiele robią. W sumie nikt niewiele robi, tylko my chodziliśmy, podbijaliśmy. Tak, dobra. Mam nadzieję, że seria wam się podobała, możecie dawać pomysły na kolejne serie. My czekamy na update do Red Coda. Opek górę, uchwale rewolucji. Dann steigt aus den Tränen.